Halo, halo, surowe radio wita, e, czyli Agnieszka Cholewiak guralczyk oraz Katarzyna Towalewska. Dzień dobry. E, dzisiejszym warzywem tygodnia będzie. Cukinia. Wybraliście ją waszymi głosami przesyłanymi na wszelkich platformach, także w mailach. Bardzo was ciekawi to warzywo, bo w Polsce jest łatwo dostępne w zasadzie przez cały rok. Cukinia nie jest też droga, jest prosta w przygotowaniu. A przy okazji przygotowywania czegoś dla swojego zwierzaka, można też zrobić proste dania z cukinii dla siebie. Kasiu, lubisz cukinię? Hmm. jak na warzywo, to nawet całkiem lubię. No, a Kasia ma smaki takie trochę kocie, więc jak Kasia je cukinię, to nawet koty będą ją w takim razie akceptować, co faktycznie się potwierdza, bo u tych zwierząt, gdzie musimy zastosować jakiś dodatek warzywny, cukinia dość dobrze przechodzi, koty nie marudzą, nie wybrzydzają, do tego można ją fajnie rozgotować, splenderować, że nawet nie da się tego wygrzebywać, ale nie ma krzywienia pyszczków na to, że cukinia paskudna, a psy zazwyczaj e, bardzo ją lubią, ja to zawsze polecam przy smak tapsiaków, czyli pokroić cukinię w cienkie plasterki, posmarować naprawdę niewielką ilością czy to wieprzowego, gęsiego czy kaczego smalcu i podpiec w piekarniku, żeby były takie chrupiące płatki z cukinii. Macie wtedy fajny przysmak do treningów ze zwierzakiem. Nie podnosicie też białka, więc to jest też ważne u zwierząt, które mają problemy na przykład nerkowe i musicie gdzieś pilnować tych wszystkich już poziomów, bo jesteście na takim etapie choroby. A cukinia jest też warzywem niskokalorycznym. Tak naprawdę w 100 gramach cukinii będziecie mieli około około 20 kalorii, czyli to jest naprawdę niewiele, a jest też bogata w witaminy, ma sporo witaminy C, to warto o tym pamiętać, komponując psią dietę i też jest fajnym źródłem potasu, co szczególnie przydaje mi się u kotów nerkowych, które mają często problemy ze zbyt niskim poziomem potasu. Więc ja bardzo lubię cukinię. Chociaż nie wiem, czy wiecie, ja tego nie wiedziałam, to jest warzywo, które przywędrowało do nas z Ameryki Północnej i stała się popularna w Polsce tak naprawdę dopiero w latach 70. Także cukinia jest u nas tak naprawdę od 50 lat dopiero, a już znalazła szerokie grono wyznawców także wśród psów i wśród kotów. Um, myślę, że to Was zachęci do tego, żeby sięgać po cukinie w diecie zwierzaków, a jeżeli szukacie więcej przepisów y, z różnymi przysmakami: dla Waszych psów i kotów to oczywiście moje książki polecają się do yy, zakupu, czyli Psie Smaki oraz Kocie Smaki, których premiera będzie 15 grudnia, ale już można w przedsprzedaży je zamawiać. Teraz oddam na chwilę Kasi mikrofon, bo się zapowietrzyłam. Katarzyno, opowiesz może swojego lecznicowego przypadka, a potem przejdziemy do ciekawostek dalszych dnia dzisiejszego, czyli chociażby do magicznego oleju rzepakowego. Tak, ja się jakoś wcale nie rwie do opowiadania o moim przypadku. W zasadzie to jest dopiero wstęp do mojego przypadku, ponieważ wizyta z kotkiem, którego cała historia dotyczy, będzie jutro. Natomiast opiekunowie przysłali mi już maila z wynikami kota, z historią choroby, a przede wszystkim z dietą, na której ten kot do tej pory był. Kot ma. Przewlekłą chorobę nerek, w zasadzie to sam początek choroby nerek, ale już został przestawiony na specjalną dietę, którą ułożył dietetyk. I ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, a wręcz przerażeniu, mówiąc szczerze, ta dieta okazała się być tą samą dietą, na której był już. Mój pacjent. Opowiadałam wam o tej diecie bodajże w odcinku no tak. specjalnym. Tak. No to chciałam powiedzieć. A ty się na mnie patrzysz dziwnie i wytrącasz mnie z rytmu. Tak, na tej samej diecie był pacjent Agnieszki, to jest dieta znana jako dieta z kaszą Manną oraz zawrotną ilością tranu. Nie mogę w to uwierzyć, Kasia. No po prostu a, nie, dobrze. Uwierzę, nie mogę tego przeżyć. Ok, Kasia, nie, no, nie, bagnieszka, Agnieszka, Agnieszka robi jakieś dziwne miny y, tutaj z boku i zastanawiam się, czy ja coś pokręciłam, a ona po prostu jest tak przerażona tym. No bo kolejny cierpiący kot i tym razem trafia tak, do Tak, ale to w zasadzie jest dopiero połowa, bo przepis jest dokładnie ten sam, jest dokładnie tak samo opisany, tak samo źle są wyliczone kalorie, no, ale to już pomińmy. Tylko, że ta historia ma ciąg dalszy, ponieważ kot został następnie przestawiony na prośbę opiekunów na karmę gotową, i dietetyk zalecił karmę gotową, konkretnej firmy, konkretny rodzaj, już pomijając to, dlaczego tak, a nie inaczej. Z tym, że niestety ta karma nie była odpowiednia dla kota, ponieważ absolutną podstawą i w ogóle Czymś, co nie podlega dyskusji w diecie kota nerkowego, to jest obniżony poziom fosforu. To jest po prostu absolutnie musi być i nie ma z tym dyskusji. Natomiast karma, którą ten kot dostawał, nie miała niskiego poziomu fosforu, a wręcz przeciwnie, bo ten poziom fosforu wynosił tam bodajże 1,2. Gdzie kotów z chorobą nerek celujemy w 0,6% w suchej masie, czyli kot miał w diecie dwukrotność tego poziomu fosforu, który jest dla kotów nerkowych zalecany. I opiekunowie nie dostali informacji, dlaczego akurat ta karma, jakie ona powinna mieć parametry, na jaką ewentualnie można ją wymienić. I to przyznam szczerze, jest już naprawdę przerażające, bo to jest tak. Poważny błąd, żeby kotu z chorobą nerek dawać karmę, która nie ma niższego poziomu fosforu. Tam się skupiano na białku, obniżać białko, obniżać białko. Najważniejsze jest obniżenie białka, gdzie kot nie potrzebuje na tym etapie choroby obniżenia białka absolutnie. Natomiast absolutnie musi mieć w diecie obniżony fosfor i tego tutaj nie było. I jest to przerażające, bo. To jest taka absolutna podstawa podstaw w diecie kotów z chorobami nerek. No, co ciekawe, do tej karmy zalecono wciąż podawanie kaszy manny, zalecono podawanie też smalcu gęsiego i zalecono podawanie tranu, mimo że karma jest zbilansowana i zawiera już odpowiednią ilość witaminy D. Więc na co ten tran tam miał być, to ja naprawdę nie wiem. Także najpierw, jak zobaczyłam, że to jest znów ta dieta z podznaku kaszymannej i tranu, to już mi skoczyło ciśnienie. A jak zobaczyłam ciąg dalszy, czyli tą karmę z kosmicznym poziomie, poziomem fosforu, to już w zasadzie nie wiedziałam, czy siąść i płakać, czy, czy wyjść z siebie i stanąć obok. No naprawdę, przeraziło mnie to bardzo. To jeszcze to, że ten kot to rzeczywiście jadł, bo u tego mojego pacjenta on tego przez nie chciał przyjmować, więc było tyle prościej, że po prostu odrzucił pokarm, a twój pacjent tą, tą karmę zjadał, tak? Tak, tak. Także... Z tego co zrozumiałam z opisów, to on jadł i tą dietę domową, i tę karmę. No teraz będzie u mnie na wizycie. Będziemy tą karmę zmieniać. Natomiast to jest smutne, że ten kot ma dobre wyniki i tak naprawdę on sobie jeszcze będzie dobrze funkcjonował długo. Tak możemy, możemy oceniać, jeżeli będzie miał odpowiednią dietę. Natomiast tymi dietami, na których on w tym momencie jest i na których był, to można bardzo szybko jego stan pogorszyć. Po prostu, to można poprawić funkcjonowanie kota jego organizmu, ale równie dobrze może to iść w drugą stronę. I w tych dietach to niestety szło właśnie w tę drugą stronę. Także bardzo smutne to, co się tutaj zadziało z kotkiem. Mam nadzieję, że uda mu się dobrać taką dietę, żeby był zadowolony, żeby wyniki się trzymały, żeby sobie dobrze na tej diecie funkcjonował. No niemniej jednak... Karma z tak wysokim poziomie, poziomem fosforu dla kota z chorobą nerek to jest. No, to jest sytuacja w zasadzie bez komentarza, więc no. już nie komentuję dalej. Tylko to, co chciałyśmy też zwrócić Waszą uwagę, że najczęściej jak dostaniecie taką dziwaczną dietę, to co powinno Wam zapalić sygnał alarmowy w głowie, no poza tymi kaszami mannymi, innymi dziwnymi um, rzeczami dla, dla kota, tak? On nie powinien przecież takich rzeczy zjadać i w ogóle gdzie tu sens, gdzie logika? To jest to, że w większości tych diet um, od tego grona dietetyków, ja ich nazywam już ostatnio rzepakami, tam jest wszędzie olej rzepakowy. Często w bardzo dużych ilościach. Nie wiem w jakim celu on jest dodawany, bo w zasadzie nie ma żadnego uzasadnienia do stosowania oleju rzepakowego w diecie psów i kotów. Dla ludzi to też nie jest zbyt zdrowe, zbyt zdrowe rozwiązanie, aby stosować olej rzepakowy. Co z nim jest nie tak? On jest przede wszystkim Wszystko. zmodyfikowany tak, aby przetrwać glifosat, aby mieć mniej glukozynolanów, czyli takich substancji, które blokują wchłanianie jodu. Jest też zmodyfikowany, aby mieć mniej kwasu erukowego, który jest powiązany z uszkodzeniem mięśnia sercowego. Czyli była sobie roślinka, którą trzeba było mega zmodyfikować, żeby nie szkodziła ludziom, ani zwierzętom w aż tak znaczący sposób, a potem, aby z niej zrobić olej, trzeba ją przetwarzać, używając rozpuszczalnika heksanowego. Za tą, tą metodą robi się ekstrakcję oleju rzepakowego, co powoduje uszkodzenie tego oleju. Czyli mamy większy poziom utlenienia i więcej tłuszczy trans. To jest dokładnie to, czego wszyscy potrzebujemy. Większa ilość tłuszczy trans, które wpływają negatywnie na serce, które odpowiadają za stany zapalne, które odpowiadają za otyłość. I jeszcze ten mito o tym, że olej rzepakowy jest źródłem kwasów omega-3. Nie jest ani dla zwierząt, ani nawet dla nas, bo są to głównie kwasy krótkołańcuchowe, wykorzystywane przez nasz organizm w bardzo niewielkim stopniu i w jeszcze mniejszym stopniu przez organizm kotów i psów. Także. Konia z rzędem temu, kto mi wytłumaczy logikę dietetyków rzepaków, takich będziemy nazywać, którzy dają tony oleju rzepakowego do każdego przepisu, opowiadając bajki, że trzeba dołożyć więcej kwasów omega 6. Można skorzystać, jeżeli jest taka konieczność, bo w diecie zazwyczaj kwasów omega 6 mamy wystarczającą ilość, można skorzystać z o wiele zdrowszego oleju konopnego czy oleju z pestek dyni. To są zdrowsze rozwiązania, z którymi nie wiążą się te wszystkie zagrożenia, które niesie ze sobą olej rzepakowy. Bardzo mnie irytują takie nielogiczności, a stosowanie tego typu rozwiązań bez jakby przeanalizowania, dlaczego ktoś coś robi, dlaczego ktoś coś daje. Także od teraz, wszystkich tych dziwnych dietetyków, będziemy Wam nazywać rzepakami. Możemy też wymyślić im jakieś fajniejsze nickname'y, więc jak zobaczycie, w przepisie, który dostaliście dla psa, dla kota, olej rzepakowy, macie do czynienia. Z dietetykiem, rzepakiem, o którym ja i Kasia wam ciągle opowiadamy o tych przepisach, jak to szkodzi zwierzętom. Do mnie kolejny rzepak też trafił w tym tygodniu. Kasia właśnie analizowała mi ten przepis, sprawdza, co z nim jest nie tak. Także, Kasiu, powiedz, bo ja już się bardzo zirytowałam, jak tam wyglądał wapni fosfor. Pamiętamy, że było tam dużo węglowodanów, zdecydowanie za dużo dla kota. Jakie tam było z wapniem i fosforem dla nerkowca? Znaczy, bo to był nerkowiec. Tak. Y Fosfor, żeby mnie skłamała, 0,8% w suchej masie. No nie. no Nie jest to tak tragicznie jak w tamtej karmie. 1,2%. Tak. A, tak, i ilość jodu jakaś yy, po prostu totalnie nie wiem skąd. Przekroczona absolutnie. Bardzo więc dużo razy, tak. U kota, gdzie to tak. może naprawdę doprowadzić do poważnych problemów w krótkim czasie, jest dla nas totalnie niezrozumiałe. Oczywiście rzepak też się tam znajdował, bo czemu A, by nie? Jak? Też z dużą ilością tranu, więc po prostu mydło i powidło. Nie, tranu tam w ogóle nie było dla odmiany. A tam nie było za Tam to. w ogóle nie tam było. Tam za to było dużo rzepaku. Dobra, to mnie tak, ja tak zastanawiało. Tak. Także. Dokładnie wyglądało to także na 80 g mięsa, do 80 g mięsa, 50 gram marchewki. Mhm. no tak, od serca no, można, można, a potem wielkie kupy biegunki i później te zwierzęta po takich dietach dopiero trafiają do nas z opiekunem, który już jest zły na te całe gotowane diety, z zwierzęciem, które ma rozregulowany układ pokarmowy albo i gorzej i my z Kasią potem musimy siedzieć i myśleć, jak mamy teraz komuś wytłumaczyć, że w zasadzie to wszystko powinno być robione inaczej i jak mamy tę osobę namówić, żeby spróbowała drugi raz, bo byłoby to najlepszym wyjściem w sytuacji danego zwierzęcia. Także jesteśmy coraz bardziej yy, zniechęcone, jakby przez takie osoby, przez te rzepaki, które nam robią yy, pod górę cały czas, bo co my możemy z tym zrobić? No nic, te osoby sobie działają nie chcą chyba aktualizować swojej wiedzy nie mam pojęcia m, dlaczego tu jest taki problem z tym, żeby usiąść do książek, odświeżyć swoją wiedzę a nie uważać, że a, wie się wszystko zawsze najlepiej. My z Kasią spędzamy bardzo wiele godzin tygodniu na analizie nowych badań, a, na szukaniu nowych ciekawych książek, nowych rozwiązań dla waszych zwierzaków dlaczego inni ludzie nie mogą robić tego samego szczególnie, że mienią się dietetykami, tak? Także Dużo pytań dzisiaj mamy do Was. Może będziecie umieli nam odpowiedzieć na część z nich, rozwiać nam trochę wątpliwości, chociaż myślę, że będziecie czuć się tak samo zagubieni w tym świecie, jak czujemy się my z Kasią. Dobrych przypadków? Były jakieś dobre przypadki, Kasia? Nie bardzo. Znowu nie mamy dla was optymistycznych rzeczy. Ja mam dla was za to jedną optymistyczną opowieść o bulionie, który przeżył zabieg zębowy i w piątek odebrałam jego wyniki histopatologii. Nie mamy nowotworu, mamy średnio zaawansowany stan zapalny w kościach u niego w szczęce, także jest po prostu na przedłużonym antybiotyku. Na szczęście udało nam się dojść do porozumienia, że antybiotyk zjedzony z pokarmem jest przyjmowany, bo jest to kot, któremu włożenie czegoś do pyszczka to jest walka na śmierć i życie, a zrobienie mu zastrzyku wymaga co najmniej czterech osób. Także bardzo się cieszę, że Bulion chce współpracować i zjada swoje lekarstwa. Dziękuję wam za wszystkie kciuki, za wszystkie ciepłe słowa i za całe to wsparcie, jakie mi dawaliście w tym okresie, jaki Bulion miał zabieg i jak później czekaliśmy na ten wynik. Teraz trzymamy teraz Teraz trzymamy kciuki za jego serduszko, żeby na za półtora miesiąca będziemy robić echo serca, żeby na badaniu wyszło, że stan się poprawił, tak? Mam nadzieję, że dobre żywienie, dobre leczenie, dbałość o niego, usunięcie tych problemów z zębami, przełoży się na to, że będzie jego organizm o wiele lepiej funkcjonował. Uf, czyli o tym mamy i mamy jeszcze kolejny ciężki temat na dzisiaj, czyli coś, co bardzo nas z Kasią smuci. A, irytuje, czyli podejście pewnych osób, pewnych środowisk do tego, że powstały książki, w których można znaleźć przepisy a, na posiłki dla zwierząt. Tak? Gotowe przepisy. Tak, gotowe przepisy, dokładniej, że każdy z Was w zasadzie może sobie otworzyć przepis, mając zdrowego kota albo psa i przygotować jedzenie zbilansowane w pełni dla Waszego zwierzaka, bez żadnego oleju rzepakowego. Także a wszystko jest tam dokładnie podane, jaką macie zawartość kaloryczną. Jest też miejsce, żebyście rozpisali, ile wasze zwierzę potrzebuje kalorii na podstawie bardzo prostego wzoru wyliczenia. Także to jest uproszczenie przygotowywania posiłków domowych maksymalne, a cała pierwsza połowa książki. Zarówno psich smaków, jak i kocich smaków, to jest opowieść o tym, co jak działa w psie, co jak działa w kocie, jak ym, działają pewne substancje odżywcze na organizm i czemu przygotowujemy posiłki tak, a nie inaczej. Więc to nie jest książka na zasadzie, tu masz ładne, kolorowe zdjęcie, tu masz składniki, zrób sobie człowieku przepis i tyle. To jest książka, z której macie się nauczyć. Co jak działa, dlaczego robimy pewne rzeczy w taki sposób, w której znajdujecie bezpieczne przepisy dla waszych zdrowych zwierzaków. A my z Kasią czytamy ostatnio albo słuchamy interesujących zarzutów o tym, że nie da się zrobić indywidualnego przepisu dla każdego zwierzaka. I ja mam tutaj takie pytanie, co to właściwie znaczy? Większość zwierząt na tym świecie, które siedzą w naszych domach, jedzą karmy komercyjne. Czy one są w jakikolwiek sposób indywidualizowane do jakiegoś zwierzaka? Czy ktoś przed zakupem nowego worka karmy robi badania krwi i myśli: Ach, dobra, to teraz zakupię worek karmy z mniejszą ilością sodu albo z większą ilością czegoś tam, bo tak mi wyszło z badań. No ludzie, nikt czegoś takiego nie robi. To, że w parfie albo w przepisach gotowanych, bo oczywiście też tak możecie je przygotowywać, macie pewne zawartości substancji odżywczych, które spełniają zapotrzebowanie zwierzęcia zdrowego, Oznacza po prostu, że każdy mający zwierzę, które jest zdrowe, może śmiało i bezpiecznie tym przepisem karmić i nie musi co miesiąc robić przepisów i modyfikować ich. Zresztą ja karmę z barwem od prawie 7 lat. Nigdy nie robiłam przepisów na zasadzie, o, oh, kurczę, barw mi się kończy i muszę co miesiąc brać moje całe stado, wszystkim zrobić badania krwi, zindywidualizować ten przepis, nie wiem w sumie jak. Na podstawie tych badań krwi dla zdrowych kotów i robić nowy przepis. Kasia, robiłaś takieś czarka, badania krwi co miesiąc. No nie Robi, robić badania robię, ale. Patrząc na jego wyniki i patrząc potem na kalkulator, to ja szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, co ja miałabym mu tam indywidualizować. Bo jeżeli otwieramy sobie kalkulator, i też w internecie, jeżeli gdzieś na jakiejś grupie, czy nawet u nas, na surowych kotkach i psach, dajecie przepisy do sprawdzenia, to dla zdrowych zwierząt oczywiście. To nie polega to na tym, że wstawiacie nam przepis yy, i pytacie, co w nim poprawić, a w załączniku są jeszcze badania kota i pytanie, jak to dopasować do jego wyników. Przepisy się yy, modyfikuje, zmienia, dostosowując go do tego, co nam pokazuje kalkulator. No, taka jest prawda. Wszystkie przepisy dla zdrowych zwierząt yy, bilansuje się w stosunku do norm, które mamy w kalkulatorze. Albo w dowolnym narzędziu. Albo w dowolnym płaci, narzędziu. No, no generalnie dążymy do tego, żeby wszystko było zbilansowane pod kątem norm. Natomiast yy, ja bym bardzo chciała wiedzieć, na czym miałoby polegać to bilansowanie pod wyniki zwierzęcia. Nie wiem, czy patrząc na jonogram, powinno się wszystkie mikro i makro elementy precyzyjnie szacować, ile tego powinno być. No, ja szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, jak miałoby to wyglądać. I ja się od bardzo dawna zastanawiałam, dlaczego do licha nie można korzystać z gotowych przepisów. To jest w ogóle dla mnie zawsze to było absolutnie pozbawione sensu że każe się robić przepisy samodzielnie, bo one muszą być dostosowane do wyników kota, a w efekcie każdemu te przepisy wychodzą tak samo. A potem już było tak, że nawet nie, że dostosowane do wyników muszą być indywidualne do danego kota. What no so tak, ever. No, no indywidualnie, bo ten indywidualizm w barwie polega na tym, że wybieramy takie mięso, jakie kot lubi. Robimy mu taką ilość, wybieramy taką ilość podrobów, na których on sobie dobrze funkcjonuje mm -hmm. i jego. Kupa jest jak trzeba. I większość kotów dobrze funkcjonuje na tej samej ilości podrobów. To raz mm. dodajmy, że ten margines też jest dużo szerszy niż wiele osób mówi, że to tak trzeba precyzyjnie dopasowywać. Nic takiego się nie dzieje. Są koty, które dobrze tolerują i większą, i mniejszą, i ta kupa jest na obydwu rodzajach tak samo dobra. Problemy się zaczynają u zwierząt chorych, ale te książki nie są przeznaczone dla no zwierząt chorych, bo tam rzeczywiście wszystko się robi już indywidualnie do wyników badań, do objawów chorobowych występujących u zwierzęcia. Mówimy cały czas o zdrowym zwierzęciu a nie znajdujemy z Kasią w tym logiki bo nie ma, no nie ma w, tym, w tym kompletnie logiki, bo tak jak mówię indywidualnie dla zdrowego zwierzęcia można dopasować mięso takie jak on lubi ilość podrobów yy, tłustość, bo niektóre koty lubią na tłusto niektóre na chudo, na przykład ja indywidualnie dopasowuję do czarka, bo on jest fitkotem i nie lubi na tłusto, tłuste jest swój i to w zasadzie tyle a, I liczymy kaloryczność, ale no, kaloryczność no tak, liczymy no, ale przy po... każdym pokarmie, jaki podajecie. Czy to jest karma mokra, karma sucha w przypadku psów, e, czy to jest e, półwilgotna karma, czy to jest barw, czy to jest gotowane. We wszystkim macie obowiązek policzyć kalorie. I nie rozumiemy z Kasią w takim razie, dlaczego spotykamy się z tak dziwacznymi zarzutami. Po części trochę się domyślamy, bo jest spore grona osób, które zrobiło sobie źródełko fajnego biznesu, e, zrobienia indywidualnych przepisów dla zdrowych kotów i sprzedawania ich w internecie tak? Także no jak się okazuje, że można sobie kupić książkę i mieć tam w tej cenie nie wiem powiedzmy około 20 przepisów gdzie za jeden ktoś chciałby tyle pieniędzy tak? Także Niestety, jak nie wiadomo o co chodzi, to często chodzi tylko o jedno. Jesteśmy bardzo rozczarowane, że dobro kotów i, jakby danie tego gotowania czy tego barfowania ludziom po prostu do domów, żeby każdy mógł to robić, i zdjęcie z tego tego odium wiedzy tajemnej, bo pewne osoby zaczęły tak to przedstawiać, że ten barf czy gotowana dieta to jest nie wiadomo jaka magia, że to jest trudne, że nikt sobie z tym nie poradzi poza specjalistą. Okej, okay, w przypadku zwierzęcia chorego, jasne, to jest prawda, bo robi się już wtedy naprawdę mnóstwo mm, czynników. Które trzeba brać pod uwagę, jest leczenie, jest lekarz, mnóstwo jakichś preparatów, to zwierzę już otrzymuje, są utraty apetytu. Ale my mówimy o zdrowym zwierzaku, które równie dobrze mogłoby jeść karmy komercyjne, puszkę, którą ktoś by otwierał i podawał i nie dostawałby po głowie, że nie dajesz zindywidualizowanej puszki dla swojego kota. Jak możesz coś takiego robić, tak? Nie mówiąc o absurdzie, że dla ludzi jakoś są książki kucharskie z przepisami i można się takimi posiłkami żywić i nie grozi nam śmierć, niedożywienie, bo nie dopasowujemy sobie danego przepisu, a do naszych wyników w krwi. Także zero logiki, zero sensu. Jesteśmy rozczarowane postawą części środowiska, które nawet koci książki jeszcze nie czytało, bo jeszcze nie ma jej na rynku, ale już trzeba krytykować na wyrost. Także bardzo jest to słabe. Jest to słabe też z tego względu, że jeszcze parę lat temu, kiedy mm, wszystkim nam się wydawało, że karmy komercyjne są ok. Że są karmy lepsze, karmy gorsze, ale w zasadzie mamy wybór. Możemy albo karmić barfem, albo karmić puszkami. Okej, okay, no to taka podstawa, że barf jest dla wybranych, którzy chcą się w to bawić. No dobra, powiedzmy, że, że była okej. Okay. Natomiast na ten moment z karmami dzieje się dużo złego. Dzieje się źle z ich składami, dzieje się źle z ich dostępnością, składy się zmieniają i niestety co obserwujemy non-stop u naszych pacjentów. Koty i psy też źle reagują na, na karmy. Bardzo wiele kotów i psów ma problemy z układem pokarmowym, które po prostu no, cudem, magia, po przestawieniu na barwa, czy to surowego, czy to gotowanego, nagle te problemy z układem pokarmowym mijają i to dosłownie z dnia na dzień. Więc... Przyjmijmy takie założenie, że barf ma być na ten moment nie dietą zindywidualizowaną, tylko dietą dostępną dla każdego, dzięki czemu koty będą jeść to, co jeść powinny. Wszystkie koty, nie tylko i psy oczywiście, mhm. nie tylko te, których opiekunowie mają czas i możliwości zdobywać tą tajemną wiedzę o barfie. Można by tutaj taki slogan rzucić, albo taki transparent zrobić mhm. barw dla każdego. Tak. To jest nasze marzenie z Kasią, tak? Także nam o to chodzi, żebyście wy w prosty sposób mogli sami przejąć władzę nad przygotowywaniem posiłków dla waszych zwierząt i żeby nie było mówienia, to jest za trudne tego nie da się zrobić, to jest właśnie jakaś wiedza tajemna, bo tak pokutują przesądy po grupach, tak trzeba tego kota albo psa badać co miesiąc ciągle mu robić te badania krwi nic takiego nie trzeba robić także bardzo zachęcamy do zapoznania się już z psią książką już można się zapoznawać, bo jest na rynku już część z was czytała dziękuję za wszystkie miłe recenzje za miłe słowa, że wam to pomogło. E, kocią książkę można zamawiać w przedsprzedaży, jeszcze trochę na szczęście jej zostało e, i od 15 grudnia będziecie mieć ją w swoich łapkach, więc sami będziecie mogli przetestować te przepisy, zapoznać się z jej treścią i ocenić, co wy o tym myślicie. Ale i tak jesteśmy ciekawi waszego zdania. Co wy myślicie o tym podejściu e, indywidualny barw, indywidualna dieta dla każdego zwierzęcia przygotowywana samodzielnie w domu indywidualna, okej, okay. jak możesz zmieniać parametry, jak masz chorego zwierzaka i nie wiąże się to wtedy z tym, że zmieniasz mu całkowicie sposób żywienia, tak, to na pewno jest super, to jest dobre, to jest pomocne, ale nie traćmy z oczu tego, że w większości to my mówimy tu o zwierzętach zdrowych, które chcemy, żeby jadły dobrze i żeby nigdy nie zachorowały na choroby na przykład dietozależne, tak, jest tutaj o co walczyć, bo to jest szeroka rzesza zwierzaków, które potrzebują takiego wsparcia i duża grupa opiekunów, którzy chcieliby, ale się boją, bo usłyszeli, że oni sobie z tym nie poradzą. Gwarantujemy Wam z Kasią, że z książką sobie poradzicie. Ostry nóż, sklep mięsny i działanie. Kasia, jeszcze chce coś dodać? Tak, bo zauważcie, że na grupach, chociażby właśnie na naszej, są dostępne gotowe przepisy, i to nie jest tak, że nikt z nich nie korzysta, wiedząc, mhm. że to są przepisy dla innego kota. Przecież logiczne jest, że, że ludzie korzystają z tych gotowych przepisów. Ale zauważmy też jedną rzecz: nie każdy ma Facebooka. Naprawdę jest bardzo dużo osób, nie ma, których, które nie mają Facebooka albo które miały, ale go skasowały. A nawet jeżeli ktoś ma Facebooka, to nie ma ochoty czasami zapisywać się do kocich grup, bo z różnych powodów. Także to nie jest tak, że nie ma potrzeby wydawania takiej książki, bo wszystko jest w internecie. Wszystko jest na Facebooku. No być może jest, ale dobrze by było, żeby były też jakieś inne źródła tej wiedzy, nie tylko Facebook. Tak, no i też dobrze byłoby mieć przypisy, linki do badań, wszystko zebrane w jednym miejscu i to po prostu chcemy Wam dać. Także za nami z Kasią bardzo ciężki tydzień, e, stresujący, bo zewsząd rzepaki atakujące, zewsząd jakieś głosy o tym, a po co taka książka, a po co to dawać, tak? Także rozczarowanie mocne co do podejścia i do tego jeszcze stresujący dla mnie zabieg buliona cały tydzień tak. tak naprawdę nerwów, czy z nim będzie wszystko dobrze, wszystko w porządku jak zawsze też ciężkie przypadki w lecznicy, na przykład pod rząd wizyta trzech psiaków, gdzie żaden nie miał diagnozy i nie było wiadomo w zasadzie, jak ułożyć dietę dla zwierzęcia które jest chore od dwóch lat na nie wiadomo co, zrobiona całkowita diagnostyka ale nikt nie wie co mu jest, także i wyobraźcie sobie, że tak siedzicie w gabinecie jeden taki wyszedł pacjent, gdzie już wam podspływa z czoła, wchodzi drugi, a potem wchodzi jeszcze trzeci, tak? To już później siedzicie i takie bujacie się tylko na fotelu, jak Stewie. Nie wiem, czy oglądaliście taką kreskówkę. Kasia nie oglądała, pokażę jej później. Wy, wy, wy pewnie tak. <ścoughs> tak, głowa rodziny, to się wydaje, że nazywa Kasia. Tak, jest tam taki dzieciak z TUI i on czasami tak się buja strasznie, no, bo już nie może znieść po prostu głupoty tego świata to cierpienia. To my się tak czasami też bujamy. I wszystkiego. No także tak to wygląda u nas. Mam nadzieję, że nasze doniesienia z frontu wam się podobają. Za tydzień chciałybyśmy z Kasią więcej badań uwzględnić, bo dostałyśmy od naszej koleżanki Agnieszki ciekawe badania, których w trakcie jesteśmy teraz czytania. I też mamy pewne nowe książki, nową literaturę do podzielenia się z wami. Nie marcie się, tym razem nic strasznego nic strasznego nie pokupowałam. I jak zawsze da Was na koniec. Pamiętajcie, żeby wybrać warzywo następnego tygodnia. Dużo pisaliście też o pomidorach. O czym jeszcze Kasia pisali? Dynia już była. To już przypominamy tym, co nie słuchali. Dyni nie zgłaszajcie, bo dynia, już, dynia była. już była. Możecie wrócić do innych odcinków. Ja głosuję na pietruszkę. Na pietruszkę. Dobra, także wygłosujcie na co chcecie. Dowolną metodą. Mailowo na kontakt małpasurowekotki.pl pod filmem na YouTubie. Eee, możecie też głosować na Facebooku, tam gdzie wrzucamy Wam informacje o naszych podcastach. Także czekamy na Wasze głosy i pamiętajcie, jeżeli chcecie, żebyśmy dalej docierały do ludzi, żeby ludzie mogli słuchać jak lepiej żywić zwierzęta, to musicie nas subskrybować, to musicie lajkować, pisać komentarze, udostępniać, bo niestety światem I łapki rządzi. W górę. Tak, światem rządzi co? Pieniądz i algorytm. Taki I mamy zacięgi. teraz świat. więc... <laughs> Nie podoba nam się to z Kasią, ale tak jest, więc serdecznie prosimy, abyście nas wspierali, bo wiemy, że dla naszych słuchaczy ważne jest to, aby wszyscy mogli dobrze i zdrowo karmić. Także a jeszcze jedno Kasia, Co? niespodziankę możemy powiedzieć. Którą? No tą niespodziankę, że będzie, będzie taki kierunek, który się będzie nazywał dietetyka. A, tak. W Warszawie będzie można się na niego zapisać. Zawodowy, tak. Powiedzieć. No właściwie to kurs można powiedzieć zawodowy, który będziemy prowadziły razem z Kasią i z panią lekarz weterynarii, Niestety nie Olą, bo Ola jest ze Śląska, nie da brać dojeżdżać do nas tak um, często. I będą mogli się na niego zapisać lekarze weterynarii, studenci w trakcie studiów oraz technicy weterynarii i osoby w trakcie kursu na technika weterynarii. Także jeżeli ktoś myśli o dietetyce, chciałby robić to co my, to niech szybko, jeżeli nie jest jeszcze technikiem ani lekarzem, to niech szybko się zapisuje, bo wpuszczamy tylko takie osoby. Chcemy odsiać... Mm. Osoby, które jakby nie mają tej postałej wiedzy dotyczącej anatomii, tego jak pewne procesy funkcjonują. I to nie będzie łatwy kierunek w naszym wykonaniu, jak się pewnie domyślacie, więc to jest dla ambitnych, dla chętnych gwarantujemy dużą dawkę wiedzy i niedługo już będziemy wrzucać linki do tego wszystkiego. I mam nadzieję, że z częścią z Was się widzimy. To tyle ode mnie. Dziękuję Wam za dzisiaj. Ja dziękuję również. Do usłyszenia. Pa! pa.